Debata poranka. A jak zwykle o tej porze rozmawiamy z publicystami. Państwa miłymi gośćmi są dzisiaj, czekałam na wizję, Maciej Kożuszak, Gazeta Polska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sebastian Gajewski, Centrum Daszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od tematów, które są najbardziej istotne dla publicystów. Mianowicie po raz pierwszy w historii chyba, bo ja nie pamiętam takiego zdarzenia, w obronę Gazety Wyborczej zaangażowały się instytucje, wolne sądy, sędziowie, prokuratorzy, Instytut Spraw Publicznych, no wszelkie rodzaju autorytety bronią Gazety Wyborczej i to jest dziwne. Przypomnijmy dla Państwa, którzy nie wiedzą, chociaż myślę, że już do wszystkich dotarło, że jest to spór pomiędzy Agorą, właścicielem Gazety Wyborczej, a samą redakcją Gazety Wyborczej. Wygląda na to, że spór jest biznesowy, no ale Adam Michnik mówi, porównuje sytuację do marca 68 roku, do stanu wojennego, do czasów komunizmu. Co będzie dalej z Gazetą Wyborczą? Jest to o tyle dziwne, jeszcze tylko dodam, że wtedy, kiedy było dławienie, uważam, że kiedy pan Graj spotykał się z panem Hajdarowiczem, właścicielem Rzeczpospolitej pod śmietnikiem, nie było, a wręcz było to obśmiewane przez Gazetę Wyborczą. Czy to jest zamach na wolność słowa, jak mówi Gazeta Wyborcza? Maciej Kożuszek. No, zamach na wolność słowa, jeśli ma miejsce, no to ma miejsce z tego, to jest zamach tego środowiska, z którego wywodzi się Adam Michnik, z którym był od lat związany, no bo tam są ludzie w Agorze rzeczywiście, którzy od wielu lat przecież byli jego bliskimi współpracownikami. To jest ich jakiś wewnętrzny spór, spór także o to, w jaki sposób na rynku ma funkcjonować medialnie Gazeta Wyborcza. Już mieliśmy wcześniej te całe historie, które były kompletnie, mam wrażenie, nieczytelne dla czytelników, że dziennikarze Gazety Wyborczej tłumaczyli, że gazeta, portal gazeta.pl to jest zupełnie co innego. W końcu doszło do tego rozłamu. Teraz mamy te dramaty, że tak powiem, takie dosyć dla mnie pensjonarskie, że o to, co jest na gazeta.pl nie jest godne jakiegoś tam, nie jest wiarygodne, ale na wyborcza.pl masz tylko te treści, do których byłeś przyzwyczajony. To jest dosyć zabawne, myślę, w takim kontekście, dla kogo kto śledzi jakby ten rynek medialny w Polsce od dłuższego czasu. Ja pamiętam doskonale, jak chociażby no jeszcze przed 2015 rokiem była mowa o tym, Dominika Wielowiejska, pamiętam takich argumentów, chociażby używała z wielką lubością, że jak tylko prawica miała jakieś media, to sobie na wolnym rynku nie poradzili i byli tacy beznadziejni, chociażby tygodnik Solidarność został w jakiś tam sposób zniszczony. A tutaj okazuje się, że jak wolny rynek przychodzi do nich i puka i chce używać swoich argumentów, przynajmniej w postaci ich zarządu, który jakieś tam argumenty biznesowe przedstawia, no to okazuje się, że nie, że już nie chodzi o wolny rynek, tylko chodzi o wolność słowa, chodzi o podstawowe wartości, chodzi wreszcie o to samo, co chodziło Adamowi Michnikowi od lat kilkudziesięciu, czyli zawsze antysemityzm, prześladowanie go i tak dalej, i tak dalej. No taka to jest historia, no wewnętrzny spór z jednej strony, ale spór, który pokazuje też w jakiś sposób, moim zdaniem, nie wiem jak to nazwać delikatnie, no ale jakiś rodzaj takiego odlotu tego środowiska, bo myślę, że podobnie jak te historie z gazetą.pl i z tymi portalami, kto ma rozumieć, gdzie jest gazeta.pl, a gdzie jest wyborcza.pl, to te rzeczy są kompletnie nieczytelne dla odbiorców. Oprócz tych, którzy oczywiście są takim mocno zaangażowanymi w tą plemienną taką rozgrywkę i się identyfikują z tą marką wyborczej i do nich to pewnie trafia, ale myślę, że ten zarząd rozumie też, że no na tych ludziach, tych takich no rzeczywiście fanatykach, nie można oprzeć modelu biznesowego na dłuższą metę, a tego pewnie nie rozumie Adam Michnik i Jarosław Kurski i całe to towarzystwo. Czy rozumie, czy nie, nie wiemy, ale kto wygra tę wojnę? Sebastian Gajewski. Panie doktorze, jak pan ocenia? No, w 23. dziesięcioleciu XXI wieku w społeczeństwie, w państwie kapitalistycznym, jeśli ktoś ma wygrać spór w jakiejkolwiek firmie, no to pewnie będzie to ten, za kim przemawiają pieniądze. Ja mam takie wrażenie, mam po pierwsze takie wrażenie, że środowisko Gazety Wyborczej, które było takim szermierzem rynkowych przemian w Polsce, promotorem wielkiego kapitału,
kapitalizmu, tego państwa, społeczeństwa, w którym przede wszystkim liczy się pieniądz, dzisiaj staje się trochę ofiarą takiego podejścia, no bo okazuje się, że Gazeta Wyborcza, inne formaty, inne tytuły, których właścicielem jest Agora, mają po prostu zarabiać i mają przekształcać się w taki sposób, aby przynosić swoim właścicielom zyski. I nie mają tutaj znaczenia indywidualne zasługi, czy to w prowadzeniu samej Gazety Wyborczej, czy to szerzej dla przemian demokratycznych, czy jakichkolwiek innych w Polsce. No okazuje się, że w państwie kapitalistycznym, gdzie liczy się pieniądz, gdzie chodzi o zarabianie tego pieniądza, Gazeta Wyborcza, ani jakiekolwiek inne medium prywatne, ono nie służy szeroko rozumianej misji, tylko służy przede wszystkim zarabianiu pieniędzy. To być może jest przykra konstatacja, w szczególności, że Gazeta Wyborcza przez lata była takim medium, które z jednej strony miało całkiem dobre wyniki biznesowe, zarabiało i było przecież źródłem fortun kilku co najmniej osób, ale z drugiej strony dosyć skutecznie, ja już tego nie oceniam, czy to wyszło Polsce na dobre, czy na złe, promowało pewną wizję państwa, społeczeństwa, gospodarki, tak była takim medium, które miało realny wpływ na rzeczywistość społeczną i polityczną. Była rzeczywiście grupa ludzi, która za taką linię tego pisma, za w ten sposób rozumianą misję odpowiadała. No dzisiaj okazuje się, że właściciel, koncepcja biznesowa funkcjonowania Gazety Wyborczej i innych tytułów Agory rozjeżdża się z wizją funkcjonowania tego medium przez tą grupę osób, która to medium prowadziła i nadała mu takie, a nie inne oblicze. Pewnie z perspektywy czysto osobistej, czysto personalnej, emocjonalnej tych ludzi sprawa jest trudna, sprawa jest przykra. Tak jest zawsze wtedy, kiedy dochodzi do sporów personalnych. W tym także w firmach prywatnych. To jest zupełnie, zupełnie zrozumiałe i pewnie sami mamy takie doświadczenia także z różnych firm pozamedialnych. Tak się czasami dzieje, no ale nic. Gazeta Wyborcza i jej twórcy muszą pogodzić się, że to państwo, które także oni wymyślili, przecież no, symboliczną postacią jest tutaj Adam Michnik, poseł na Sejm, kontraktowy, jedna z tych postaci, która Polskę, w jakiej żyjemy dzisiaj, tworzyła, no muszą się z tym po prostu pogodzić. Dyktuje tu warunki ten, kto ma pieniądz, a Gazeta Wyborcza to tytuł, który ma zarabiać. Nie wiem, czy mamy tutaj do czynienia z zagrożeniem wolności słowa, dlatego że tak jak konstytucja konstruuje nasze wolności, prawa człowieka i obywatela, to one się odnoszą do naszych relacji, z państwem, nas jako obywateli. Więc tu nie chodzi o to, że gdzieś państwo polskie, i na szczęście bardzo dobrze, że się tak dzieje, ogranicza działalność Gazecie Wyborczej, czy blokuje środowisko związane z Adamem Michnikiem, Jackiem Kurskim, czy redaktorem Jerzym Wójcikiem, ale jest to wewnętrzny spór o charakterze personalnym na tle biznesowym, a to już jest zupełnie coś innego. Odwoływanie się tutaj do takich wzniosłych haseł jak wolność słowa, to nie jest hasło, to jest wolność zagwarantowana przez konstytucję, chyba nie jest tutaj do końca adekwatne, ale ja na płaszczyźnie czysto ludzkiej rozumiem te emocje, które w Gazecie Wyborczej się dzisiaj są. I to wszystko, co tam się dzieje. Natomiast odnoszę też wrażenie, że sprawa ta, i tu się zgadzam z Maciejem Kożuszkiem, jest bardzo niezrozumiała dla przeciętnego odbiorcy, nawet tego, który od lektury Gazety Wyborczej czy Wyborczej.pl zaczyna każdy dzień. Ja też trochę poczytałem w mediach, żeby dokładnie zrozumieć ten mechanizm emocjonalno-personalny i biznesowy, który doprowadził do tego wewnętrznego sporu. Skoro pan doktor Gajewski przywołał epizod z życia Adama Michnika, właściwie fragment, że był posłem, to ja przypomnę, że był również szefem komisji Michnika, która weszła i uczestnikiem do archiwów MSW, a później mówił, że tam są tak straszne rzeczy w tych archiwach bezpieckich, że zwykli ludzie nie powinni wiedzieć, co tam się mieści. Dlaczego tak mówił, później wiedzieliśmy doskonale. Czy wracając do tego, co się dzieje w Agorze, konflikt Agora, Gazeta Wyborcza, czy Gazeta Wyborcza przespała pewien czas? No bo przecież Super Express, który właśnie kończy 30 lat istnienia na rynku, w dalszym ciągu się sprzedaje, mimo niewielkich spadków. Gazeta Wyborcza w papierze leci na łeb na szyję. Ma chyba bodajże największe spadki, jeżeli chodzi o sprzedaż.
Czy przespała ten moment, kiedy można było się skorelować z internetem? Czy tutaj ten model biznesowy w wyborczej, czy ludzie przespali, nie zauważyli tego, że jednak świat idzie w kierunku cyfrowym, że tutaj jednak gazeta będzie dobrym, luksusowym dodatkiem? Czy tutaj gdzieś ktoś przespał ten moment? Pan Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Tak naprawdę bardzo trudno to ocenić, dlatego że ta wersja Gazety Wyborczej w formie internetu, ona jest ugruntowana, natomiast tak czy inaczej cała grupa Agory ma problemy finansowe. Ja tylko przypomnę, że w pierwszym kwartale tego roku całościowe przychody grupy Agora wyniosły 146 milionów złotych i były około 50% niższe w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. To oczywiście nie jest kwestia tylko tego, że gazeta jako taka się sprzedaje gorzej. Pamiętajmy, że Agora ma także sieć kin Helios. Kina były zamknięte z uwagi na lockdowny. Z kolei te spowodowane były przez pandemię. Także nastąpił szereg czynników, który dzisiaj kreuje tą trudną sytuację finansową, a ona rodzi z kolei spory też być może nie tyle światopoglądowe, co rodzi pytania, czy ze względu na ideę Gazeta Wyborcza może dalej sobie pozwalać na tak silne atakowanie rządu. Przypomnę, że kiedyś Gazeta Wyborcza była takim dość uprzywilejowanym medium i otrzymywała reklamy państwowe. To się skończyło oczywiście i tych ogłoszeń nie ma w Gazecie Wyborczej, przynajmniej ja się z takimi nie spotkałem. Być może coś tam przegapiłem oczywiście, ale zdaje się, że już nie ma tych ogłoszeń. A to był istotny element wpływów budżetowych. Kolejna sprawa to inwestycje George'a Sorosa. George Soros 5 lat temu poprzez jedną ze swoich spółek kupił część udziałów w Agorze i ja mam wrażenie, że to był ten moment, kiedy zaczęło się w tym medium coś zmieniać. Nie wiem, czy na lepszy, czy na gorsze, ale jeżeli porównamy sobie poziom merytoryki w Gazecie Wyborczej, to wydaje mi się jednak, że on trochę spada i jest, te publikacje są bardziej emocjonalne niż wyważone. Także ta druga sprawa, pierwsza finanse, druga inwestycja George'a Sorosa. Sądzę, że niedługo dowiemy się nieco więcej. Być może George Soros kupi resztę udziałów Agory i będzie ta gazeta miała w ogóle ten cały koncern pieniądze na to, żeby finansować bez względu na to, czy ktoś czyta Gazetę Wyborczą, czy ktoś korzysta z jej serwisów, czy ktoś chodzi do kina, czy nie. Kolejny temat to jest kwestia wrażliwości lewicowej. Mianowicie w ostatnich dniach mieliśmy po pierwsze rozchodzącą się w ogromnych zasięgach w internecie scenkę, gdzie Marta Lempart rozlała farbę czerwoną, a pani, która sprząta, powiedziała jej, żeby ona to posprzątała. Reakcja Marty Lempart była taka, jaką można się było spodziewać, ale bardziej zaskoczyły wpisy lewicy, działaczy młodzieżówki lewicowej, w których czytamy, że Marta Lempart stoi wyżej w hierarchii społecznej i powinna się nie odnosić tak arogancko do osoby sprzątającej. To już jest też pozycjonowanie. Ale to drugi temat to będzie dotyczył Donalda Tuska, jeżeli chodzi też o tę wrażliwość lewicową, bo jak słusznie pisze Piotr Semka w Do Rzeczy, jest kres mitu konserwatyzmu i Donald Tusk zyskuje wrażliwość lewicowca. Maciej Kożuszek. No ta sytuacja z Martą Lempart bardzo symboliczna, oczywiście. Ją można w jakimś sensie odbierać w takiej wartości, jaką ona nam reprezentuje. To znaczy, rzeczywiście to jest trochę tak, że lewica sama dla siebie, szczególnie ta lewica światopoglądowa, w mniejszym stopniu ta lewica, ale myślę, że ona ma dzisiaj, mimo całej mojej sympatii dla doktora Gajewskiego i poglądów, które on reprezentuje, to ta lewica ma dzisiaj dużo mniejszy wpływ, przynajmniej w mediach i szczególnie w mediach społecznościowych, czyli ta taka starsza lewica, trochę akcentująca chociażby szacunek dla osób spełniających takie funkcje jak pani sprzątająca w tym miejscu, gdzie była Marta Lempart, ale to też pokazuje, jak ta lewica światopoglądowa stworzyła dla siebie sama
takie językowe pułapki, światopoglądowe pułapki, że właściwie dzisiaj już ciężko cokolwiek, nawet prosty komunikat zakomunikować, bo jak tylko napisano właśnie, właściwie słusznie, że Marta Lempart powinna się do pani sprzątającej odnosić z szacunkiem, no to nagle wszyscy się uczepili tego potem, że napisano, że ta pani, że ona się w jakiejś hierarchii społecznej znajduje wyżej, co było oczywiście stygmatyzowaniem pani sprzątającej i funkcji, którą ona spełnia. No już niedługo pewnie nie będzie w ogóle można będzie takiego komunikatu napisać ze względu na to, że zaimki będą jakieś wątpliwe i nie będzie wiadomo, jak pani sprzątająca, Marta Lempart, farba, budynek, wejście i tak dalej identyfikują się, jakie są płci, czy są może apłciowi, interpłciowi lub aseksualni. Więc to jest taka sytuacja. No ale fakt jest taki też, że to pokazuje taki szerszy kontekst. To znaczy, że rzeczywiście tak jest, że lewica ta światopoglądowa jest reprezentantem pewnych poglądów, które są czy które przede wszystkim trafiają do ludzi dobrze sytuowanych, tak? Ludzi, którzy są członkami elit. To widzimy też w przypadku tego kryzysu migracyjnego na polskiej granicy, że te argumenty to są argumenty, które trafiają dla elit, ludzi, którzy są generalnie w swoim życiu bezpieczni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten klasyczna tak zwana klasa pracująca, jakkolwiek ją nazywać, od lewicy się oddaliła i to już dawno temu ten proces miał miejsce, więc to ja w ten sposób na to patrzę. Jeżeli chodzi o Donalda Tuska, ja myślę, że no nie wiem, kiedy jeszcze realne, ja sobie przypominam to słynne przemówienie Grzegorza Schetyny z chadecką kotwicą Platformy Obywatelskiej, ale myślę, że no to już naprawdę trzeba być urodzonym wczoraj i osobą o głębokim jakiejś naiwności, żeby wierzyć, że zostało w Platformie jakieś konserwatywne jeszcze ziarno chociażby. Dawno ci, którzy takie poglądy reprezentowali, albo odeszli sami, albo zostali zmarginalizowani. No ale dzisiaj królują przede wszystkim jacyś tacy polityczni awanturnicy, których Donald Tusk już w przypadku chociażby Palikota Niesiołowskiego pokazał, w jaki sposób jest w stanie zarządzać takim konfliktem, za którym chowa się za plecami takich politycznych trochę wariatów, umówmy się. Dzisiaj to jest Klaudia Jachira, pan poseł Joński i tak dalej, pan poseł Szczerba. Natomiast ja się zgadzam, nie ma tej wrażliwości konserwatywnej zdecydowanie. Oczywiście Donald Tusk pewnie wróci do tego w momentach, kiedy będzie mu się to opłacało. Natomiast żaden konserwatysta, moim zdaniem, osoba, która sama ma poglądy w miarę ułożone i światopogląd i wizję świata ułożoną i konsekwentną, nie będzie tego traktowała jako wiarygodne. Taka jest po prostu prawda. A ja czasem mam wrażenie, że ta lewicowa wiarygodność była sztucznie kreowana, bo przypomnę historię, którą przytaczał profesor Paweł Wieczorkiewicz, jak tuż po wojnie Jakub Prawin jechał ze swoim kierowcą i córką, bodajże zatrzymali się, jechał wtedy do Olsztyna, on był pierwszym wojewodą olsztyńskim, generał Armii Czerwonej, z Armii Czerwonej wywodzący się, przypomnijmy, Jakuba Prawina, i kiedy kierowca usiadł z nim przy stole, to córka powiedziała, że kierowca nie powinien siedzieć z nim przy stole, ponieważ jest z niższej hierarchii. Nie użył oczywiście takiego określenia, ale to wynikało z kontekstu. Czy ta lewicowa wrażliwość i tak samo to, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej, to jest kreowane, czy rzeczywiście gdzieś po drodze to zagubiono, doktor Gajewski? Ja myślę, że problemem nie jest to, że lewicowa wrażliwość jest kreowana, bo ona istnieje i zarówno w klasie politycznej, jak i w szeroko rozumianej klasie publicznej, jak wreszcie w całym naszym społeczeństwie, w elektoracie, ale przede wszystkim problemem jest to, że część klasy publicznej, w tym także dziennikarze, i mówię to z pełnym szacunkiem i do pani redaktor, i do kolegów tutaj, identyfikuje z lewicą czy z lewicową wrażliwością osoby, które są aktywne publicznie, w centrum sceny politycznej, osoby o liberalnych poglądach, które rzeczywiście dzielą z lewicą poglądy w sferze światopoglądowej dotyczącej sfery na przykład stosunków Kościoła do państwa, praw reprodukcyjnych, regulacji życia osobistego, ale to, że ktoś sprzeciwia się na przykład ograniczeniu prawa kobiet do przerywania ciąży, nie czyni z niego osoby o lewicowych poglądach. I o tym trzeba pamiętać, kiedy chociażby rozmawiamy o aktywności publicznej Marty Lempart,
czy na przywołanej przez pana redaktora Kożuszka Klaudii Jachiry. Coś, co wyznacza lewicową wrażliwość, lewicowe poglądy, to nie tylko sfera światopoglądowa, ale także sfera społeczno-gospodarcza, a łączy te obie sfery wrażliwość, szacunek dla człowieka i jego potrzeb w każdej sferze. I to konstytuuje lewicową wrażliwość. Jeśli w ten sposób spojrzymy na aktywność publiczną Marty Lempart choćby, zarówno to wydarzenie, o którym dzisiaj rozmawiamy przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, ale też to, o czym mówiła Marta Lempart wielokrotnie w swoich wypowiedziach publicznych, no to okazuje się, że pewnie sercem bliżej jest jej do liberałów niż do lewicy, a ta wrażliwość lewicowa jest, jeśli w ogóle jest, to jest połowiczna, bo odnosi się właśnie do sfery światopoglądowej. Myślę, że nie tylko dla każdego człowieka, który posiada lewicową wrażliwość, ale dla każdego przyzwoitego człowieka zachowanie Marty Lempart przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, czy jak odwołując się do przywołanej posłanki Jachiry, która ostatnio rozrzucała kartki na mównicy i nie reagowała na wezwania marszałek Kidawy-Błońskiej do ich posprzątania. No jednoznacznie w każdym z tych przypadków osoba lewicowej wrażliwości, czy osoba po prostu przyzwoita opowiada się po stronie tego człowieka, który swoją ciężką pracą będzie musiał sprzątać po tych paniach, bo taką one wybrały sobie formę aktywności publicznej. I w tych przypadkach widać wyraźnie, że tego szacunku do drugiego człowieka, który konstytuuje lewicową wrażliwość, tutaj po prostu zabrakło. Ja bym chciał trochę jeszcze... Ale to szybciutko, bo chciałam jeszcze, żeby pan Jerzy Mosoń zabrał głos, a już się kończy program. Szybciutko, panie doktorze. Dobrze, to już oddaję redaktorowi Mosoniowi głos, bo rzeczywiście jest mało czasu. A ja tylko chciałam tutaj dodać jeszcze, bo też chciałam tutaj sprostować jedną informację. Ten protest nie był przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, tylko przed budynkiem, w którym się mieści siedziba Prawa i Sprawiedliwości, bo tam są również przychodnie lekarskie, firmy ubezpieczeniowe, biura i pani nie była z PiS-u, tylko była po prostu zatrudniona przez administratora budynku. Jerzy Mosoń, czy Donald Tusk stracił wrażliwość społeczną i stracił wrażliwość polityka? No, że Donald Tusk w ogóle się nie zmienił i też nie wydaje mi się, żeby istniało coś takiego jak lewicowa wrażliwość, albo wrażliwość społeczna, jest taka, społeczna, taka, panie redaktorze, społeczna. To się no dobrze, mnie się bardziej lewicowa wrażliwość kojarzy ze wzmożeniem emocjonalnym osób naiwnych i stojących po stronie tak zwanej grupy lewaków. I to nic nie ma wspólnego z wrażliwością, jest to połączenie emocji i naiwności. To tyle, jeśli chodzi o wrażliwości. Natomiast co do konfliktu pani, co do zachowania pani Lempart względem tej pani sprzątającej, no lepiej to pominąć faktem i nie przyjmuję do wiadomości, że pani Lempart stoi gdzieś wyżej w hierarchii społecznej. Wystarczy posłuchać, jak odzywa się pani Lempart publicznie, czy też może prywatnie, a jak odzywa się pani sprzątająca. Wydaje mi się, że to powinno stanowić o ocenie obu osób. I przykre jest to, że Polacy potrafią stawiać taką hierarchię między osobą, której po prostu ciężko, która zarabia na uczciwej pracy, w kontrze do osoby, która żyje z tego, że robi awantury na ulicach. I na tym musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moimi gośćmi byli pan Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, Sebastian Gajewski, doktor Sebastian Gajewski, dziękuję. Centrum Daszyńskiego i Jerzy Mosoń, Fundacja Fibra. A ja państwa zapraszam serdecznie już jutro, gdzie będę miała przyjemność również prowadzić audycję Poranek. Zostańcie państwo z Polskim Radiem 24. Miłego dnia.